Cześć, z tej strony Kacper Żarski, tabletowo.pl. Zapraszam Was na test HTC U11 Live. Zacznijmy od obudowy. HTC U11 Live jest wykonany niemal w całości z tworzywa sztucznego, co mnie prawdę mówiąc mocno zaskoczyło. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że jest to połączenie metalu i szkła, tak jak jest to w nieco droższych modelach. Jednak po wzięciu tego smartfona do ręki możemy się nieco rozczarować, ponieważ jest to cały czas tworzywo sztuczne, które zbiera rysy, a także odciski palców. Dodatkowo po środku tył lekko się ugina. Na tyle znajdziemy aparat główny z lekko wystającą soczewką. Oprócz tego jest dioda LED oraz logo producenta, a na samym dole umieszczono jeszcze napis, że jest to smartfon z serii Android One. Na górnej krawędzi umieszczono tackę na karty SIM i microSD. Znalazł się tutaj również mikrofon. Od dołu mamy głośnik, mamy mikrofon oraz USB typu C, które jest moim zdaniem troszeczkę dziwnie umieszczone, ponieważ jest bardzo blisko prawej krawędzi, do czego prawdę mówiąc nie mogłem się zbytnio przyzwyczaić i bardzo często zdarzało się, że automatycznie próbowałem podłączyć ładowarkę w głośnik, który jest po środku. Na prawym boku jeszcze znajdziemy klawisze głośności i zasilania, a na lewej krawędzi nie umieszczono już żadnych dodatków. Na froncie znajdziemy wyświetlacz o przekątnej 5,2 cala i rozdzielczości Full HD. Wyświetlacz ten jest wykonany w technologii Super LCD i charakteryzuje się dobrze nasyconymi kolorami, chociaż jak dla mnie nieco czerń i biel są przekłamane. Dodatkowo bardzo dobre są wartości maksymalne i minimalne jasności ekranu, nie można się też przyczepić do kątów widzenia. Pod ekranem znajdziemy dwa dotykowe klawisze funkcyjne, które są prawdę mówiąc widoczne tylko po podświetleniu ekranu. Oprócz tego po środku mamy klawisz Home z budowanym skanerem linii papilarnych. Nad ekranem znajdziemy jeszcze czujniki, głośnik do rozmów, diodę powiadomień oraz kamerkę do selfie. Patrząc na to urządzenie, niestety zauważymy, że ramki wokół wyświetlacza są troszeczkę szerokie, przez co smartfon nie wygląda już tutaj tak dobrze jak inne konkurencyjne rozwiązania z węższymi ramkami i proporcjami 18:9. W HTC U11 Live znajdziemy Androida 8.0 Oreo, jednak znajdziemy w nim trzy dodatki od HTC. Pierwszym z nich są gesty Edge Sense, które pozwalają wykonywać różne akcje poprzez ściskanie krawędzi urządzenia. Domyślnie są włączone dwie funkcje, czyli uruchamianie aparatu po krótkim ściśnięciu oraz włączenie asystenta Google po nieco dłuższym przytrzymaniu boków. Oprócz tego możemy korzystać z gestów niemal każdej aplikacji, na przykład przybliżyć obszar w mapach Google, wykonywać zdjęcia w aplikacji Facebooka, czy po prostu powiększać fotografie w aplikacji zdjęć. Możemy też ustawić różne inne akcje, które będą dopasowane bardziej do nas. Niestety nie mamy już tutaj tak dużo opcji, ponieważ możemy tylko ustawić, że po ściśnięciu lub przytrzymaniu zostanie wykonany jedno lub dwa kliknięcia w ekran. Szkoda, że nie możemy też przesuwać ekranów. Co do tych krawędzi, trzeba przyznać, że są one jednocześnie mniej i bardziej czułe od tych, które znajdziemy w HTC U11. Są na pewno mniej czułe, ponieważ trzeba nieco mocniej ścisnąć krawędzie, żeby uruchomić wybrane gesty. Natomiast są bardziej czułe ze względu na to, że wystarczy lekko dotknąć tylko krawędź, a od razu pojawiają się kropki informujące o tym, że powoli ten gest jest wykrywany. Kolejnym dodatkiem jest asystent HTC U-Sonic, czyli rozbudowane ustawienia dostosowywania dźwięku na słuchawkach. I przede wszystkim możemy tutaj ustawić poziom redukcji szumów podczas korzystania ze słuchawek dołączonych do zestawu. I tu jest właśnie ważna sprawa, ponieważ w urządzeniu nie znajdziemy gniazda słuchawkowego, przez co jednak przydadzą nam się słuchawki dołączone do zestawu lub po prostu musimy wyposażyć się w przejściówkę albo słuchawki łączone ze smartfonem po Bluetoothie. Ostatnim dodatkiem w systemie jest aplikacja aparatu, ale o niej powiem nieco później. W kwestii płynności na pewno trzeba pochwalić to urządzenie, ponieważ działa bardzo płynnie. Smartfon dzięki temu, że nie ma żadnej nakładki, tylko mamy tutaj czystą wersję Androida, jest bardzo dobrze zoptymalizowany, przez co działa płynnie, a animacje nie klatkują. Może smartfon nie jest aż tak płynny jak w przypadku flagowych urządzeń, może aplikacje nie uruchamiają się aż tak błyskawicznie, ale naprawdę biorąc pod uwagę ceny tego urządzenia i tak nie ma na co narzekać, ponieważ HTC U11 Live jest bardzo płynnym smartfonem. A jakie podzespoły zostały umieszczone w tym urządzeniu? Jest to przede wszystkim procesor Qualcomm Snapdragon 830, mamy też 3 GB pamięci RAM, a także 32 GB na nasze pliki, z czego około 21 zostaje do naszej dyspozycji. Moduły łączności, które znajdziemy w tym urządzeniu, działają raczej bez zarzutu, chociaż jedyne zastrzeżenia mam do NFC. Dzięki obecności tego modułu możemy płacić zbliżeniowo przy użyciu właśnie telefonu, jednak w przypadku tego smartfona dwa razy zdarzyło się tak, że po prostu wykonanie płatności było niemożliwe
i pomogło dopiero zrestartowanie telefonu. W innych przypadkach na szczęście już takich niedogodności nie uświadczyłem. W smartfonie znajdziemy skaner linii papilarnych, jak mówiłem, umieszczony w klawiszu Home pod wyświetlaczem. Jest on cały czas aktywny, więc nie musimy najpierw podświetlać ekranu, żeby móc z niego skorzystać. Dodatkowo charakteryzuje się tym, że działa bardzo płynnie i szybko rozpoznaje nasz palec, chociaż sam proces odblokowywania urządzenia trwa już nieco dłużej. Co prawda po przyłożeniu palca do tego skanera od razu usłyszymy wibrację, która informuje o tym, że po prostu nasz odcisk został rozpoznany, jednak już samo podświetlenie ekranu trwa nieco dłuższą chwilę. Oprócz możliwości odblokowania, skaner linii papilarnych niestety w tym urządzeniu nie ma już żadnych dodatkowych funkcji ani gestów. Kilka słów o aparatach. Na tyle umieszczono aparat główny matrycy 16 megapikseli z przysłoną 2.0 i pojedynczą diodą doświetlającą. Przekłada to się na dobrą jakość zdjęć ze sporą ilością szczegółów i dobrze odwzorowanymi kolorami. Możemy również uzyskać sporą głębię ostrości, a także ładnie rozmazać tło. Nie ma też problemu z wyostrzaniem mniejszych elementów, a ostrość łapana jest stosunkowo szybko. Jedynie nieco gorzej aparat wypada w słabszych warunkach oświetleniowych, ponieważ pojawia się wtedy nieco więcej szumów oraz wtedy troszeczkę dłużej musimy poczekać, aż zostanie wyostrzony interesujący nas obiekt. Na pochwałę nadal jednak zasługują kolory, ponieważ nawet w ciemności są one dość żywe. Na froncie znajdziemy również aparat o rozdzielczości 16 megapikseli z przysłoną 2.0 i trzeba przyznać, że charakteryzuje się on dobrą jakością zdjęć. Pojawia się mało szumów, szczegółowość jest na wysokim poziomie i jedynie co to może troszeczkę kolory mogły być żywsze. Ogólnie jednak mówiąc, myślę, że mogę Wam polecić HTC U11 Live, jeśli szukacie smartfona typowo do selfiaków. Tutaj ten smartfon nada się w 100%, ponieważ zdjęcia wykonywane aparatem frontowym są naprawdę dobrej jakości. Aplikacja aparatu jest dobrze wyposażona i mamy w niej kilka ciekawych dodatków. Oprócz trybu automatycznego mamy panoramę, zwolnione i szybkie tempo, a także panoramę selfie. Nie zabrakło też trybu profesjonalnego, w którym znajdziemy takie opcje jak możliwość dostosowania balansu bieli, czułości ISO, a także wartości ekspozycji i przysłony oraz ostrości. W ustawieniach znajdziemy jeszcze 4 predefiniowane tryby, takie jak tryb automatyczny, nocny, makro, a także zdjęcie w ruchu. A tak HTC U11 Live nagrywa aparatem głównym. Teraz jeszcze krótkie nagranie przy użyciu aparatu frontowego. W smartfonie znajdziemy akumulator o pojemności 2600 mAh. Pozwala to na osiągnięcie wyników na poziomie 4,5 do 5 godzin w trybie mieszanym, czyli po połowie Wi-Fi transmisja danych oraz jasność na połowie wartości. Przy ciągłym korzystaniu z Wi-Fi możemy wydłużyć ten czas do prawie 6 godzin na wyświetlaczu, a przy nieco bardziej intensywnym użytkowaniu ten czas skraca się do niecałych 4 godzin. Myślę, że to są bardzo dobre wyniki, szczególnie w trybie mieszanym i na Wi-Fi. Możemy uzyskać wyniki, które pozwalają nam na pełny dzień pracy z urządzeniem, a czasem nawet i kilka dni bez problemu jesteśmy w stanie korzystać z tego urządzenia. Smartfona możemy naładować przy użyciu ładowarki z przewodem USB typu C. Niestety smartfon nie obsługuje szybkiego ładowania, więc pełny cykl ładowania będzie trwał nawet do 3 godzin. Podsumowując, HTC U11 Live kosztuje około 1500 zł i za tą cenę otrzymujemy świetnie działający system, który jest przede wszystkim w najnowszej wersji 8.0 Oreo. Dodatkowo mamy kilka ciekawych dodatków, takich jak na przykład te gesty, które wykonujemy za pomocą ściskania obudowy. Dodatkowo mamy całkiem niezłe aparaty oraz bardzo pojemny akumulator. Trochę jedynie szkoda, że producent umieścił tutaj obudowę niemal w całości wykonaną z tworzywa sztucznego. Dodatkowo szkoda, że nie znajdziemy tutaj głośników stereo oraz złącza słuchawkowego. Poza tym to urządzenie jest naprawdę warte naszej uwagi, szczególnie jeśli szukacie sprzętu z niemal czystą wersją Androida, a ta w tym urządzeniu właśnie taka jest. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tym smartfonie oraz zapraszam Was na tabletowo.pl, gdzie znajdziecie pisemną wersję tej recenzji razem ze zdjęciami. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!